Udę, dokładnie ruszamy z pikami. Ups, włączyłem notę, dobrze, mamy pięknego naszego line-outa. Znowu Nodli na kapitanie, kontra Galek na kapitanie. Batika jeszcze przez chwilę z nami nie ma. I tak, witam wszystkich, którzy właśnie odpalają i oglądają nas in-game. Witamy serdecznie. No i proszę, Phantom Lance jest zbanowany. Nodli jak najbardziej musiał oglądać poprzednią grę. Zobacz, Buddy. Zobacz, jest banem Androida. Tak, obydwie drużyny musiały się oglądać. Zobacz, po prostu ban Phantom Lancera, ban Androida, nie będę skierowany w stronę. A, bo widzę, że mamy dwie drużyny, które grały przed chwilą, znaczy wcześniej. Tak, jedna tak dokładnie. Widzę, że gracze po prostu zmieniają się banami swoją drogą. Co prawda, do bana, co do bana na PL się jeszcze nie zgadzam, bo wciąż jest jeszcze dużo fanów na tego herosa, ale ban Androida jak najbardziej jest mocny hero. Nie proszę, dalej standardowo druid. Invoker również. Invoker, dokładnie. Zobaczymy, czym tym razem odpowie Nodi. Co będzie first pickiem dla Nolife na skillę? No, widać, że ten ban Androida jest na pewno dedykowany. Popatrz. Mirana first pick. Bardzo, bardzo elastyczny pick. No tak, to prawda. Zobaczymy, czy to będzie znowu robująca Mirana, czy to będzie jakiś dualek. Bardzo dużo mogę z tym zrobić. Natomiast rzeczywiście ten ban Phantom Lancera, rzadko widywany pick, jeśli chodzi o pierwszą turę pików. Mogli zostawić na drugą turę. No ale może rzeczywiście obawiaj się tego bardzo. Popatrz, od razu skanterowana przez bardzo Huntera. Bounty Hunter, właśnie, dawno niewidziany i od razu szedł szaman, szli z grubej. Myślisz, że dedykowany offlane, czy może jednak właśnie jakiś taki support, rola czwóreczki? Myślę, że to będzie czwóreczka. To jest wymarzona pozycja dla Bounty Huntera. Tak, szczególnie jeśli dużo się dzieje, są obustronne walki. Tak, wtedy szybki szósty poziom i drużyna z Bounty Hunterem naprawdę zaczyna mocno odskakiwać. Nawet mi się już szósty poziom, wystarczy, że Bounty Hunter zacznie zarobowany już na pierwszym poziomie, to naprawdę jest groźny. Tak, jest natomiast wiesz, chodzi mi już później, jak już dostanie traka. Tak, to wtedy, prawda. Wtedy może tam naprawdę można od godem odskoczyć. Tak, a potem to już przewaga wizji i tak dalej. Rubik. Rubik the Grand Magus. No ciekawie. Zobaczymy jakie spele pozwolą. Widzisz, znowu defprowadka zbanowana. Mówiąc, cieszę się, bo jakoś nie lubię osobiście oglądać gier z profetką. Ja też absolutnie. Dazzle. Dobra, no, zobaczymy. Przepraszam bardzo widzów, ale troszeczkę wykładam na to i odpalę sobie poduszkę. Mogę trochę chlupać. Też chcę mieć trochę przyjemności z tej gry. Ale zbanowa... się, jak tu otwierasz, mamy zbanowanego antymage'a. Tak, bardzo dobrze, banujcie więcej żyk herosów. Serdecznie się cieszę. Bardzo dobrym momencie zbanowany jest ten antymage. Banowany również Flardar, to jest kolejny, ale to dziwne, mogliby go użyć ewentualnie do skontrowania po raz kolejny Mirany, tylko już po co, już jeden wystarczy. Znaczy sami się obawiali, że Bounty Hunter będziesz wyłapywany. To wie, na jakiego wracam sobie pozwolić, za chwilę zobaczymy. Czy myślisz, że Mirana i Rubik to będzie dedykowane combo Romerów? Jednak Mirana będzie grała core. Nie mam pojęcia, zobaczymy. Ja po prostu w ogóle nie czuję Mirany, więc jeżeli Nodi ją piknął, na pewno ma co do niej jakiś plan. Ja mu za bardzo w głowę nie wejdę, przekonam się już za chwilę. Ale prawie tak, jak najbardziej to mogłoby być combo supportów. Zobaczymy. Teraz czekamy na trzeci pik. Dyer. No właśnie. Czy Viper, bardzo, bardzo mocny hero do linii. Ciężko naprawdę przegrać przeciwko, nie, znaczy jemu przegrać
Tak, poza tym to jest dodatkowo bardzo fajny bohater do pusza, zauważ. Już teraz mają Rastę, teraz ten Viper, który zapewne wróci na pod, będzie tym frontlinerem dla drużyny APOD. Zresztą nawet Bounty Hunter na takie push line-upy z porządku, bo to jest takie troszeczkę hand of madness dla całej drużyny. Co nadrobić z Goldem, takie, takie line-upy, takie five-man, to dają bardzo często. Później, jeżeli to nie pyknie, cierpią na deficyt ekonomiczny, mają problemy z... No, kogoś wywoliło. Bado, jesteś ze mną? Jestem, cały czas. Mhm. Enchantress. Ostatnio... Ostatnio bardzo popularny pick. To może być zaraz midowa Encha, widziałem, że dzisiaj... Właśnie miałem powiedzieć, że teraz gdzie ją radzą, bo widziałem offlane Enchę. Widziałem Enchkę puszczoną na carry. Wszystko zdawało egzamin, więc bardzo mnie zastanawia, jak będą to chcieli wykorzystać. Tak, piki jak najbardziej mi się na tę chwilę podobają. Bad Rider, no coraz ciekawiej. Bad Rider też pasuje do takiego strata 5 men. Wyłapujesz jednego, zabijasz go. Tak, ty poszłeś dalej. Poszłeś dalej, dokładnie, a reszta się musi martwić, bo grasz już 4-5. Tak, poza tym to bardzo fajnie z Bounty Hunterem działa, bo zobacz, to będzie pojedynczy pick-off, zawsze na traku, dodatkowy god, dlaczego nie? Powiem tak, poza tym nawet jak masz, jak wcześniej rzucisz traki, Bad Rider może sobie wybrać jakiś cel. No, wygląda to bardzo ciekawie, natomiast patrzę jeszcze na tego Rubika, co on może, jakie spele może zestylować. Na pewno multi wipera jest bardzo duże. Cokolwiek od Rasty, jest dobre. Od Bounty Huntera też właściwie wszystko, szczerze mówiąc. Może ten Shadow Walk nie jest też taki fajny. Shadow Walk też może się przydać. Na pewno, ale gdybym się udał trakę zrobić, to jest już oczywiście już. Tak, popatrz. Queen of Pain. Coś, co nam umknęło. Długo nie wzięte. Tak, to będzie. To chyba będzie pinował kopa. To jest mid, czyli będziemy mieli prawdopodobnie mid matchup kłopa na Vipera. Prawdopodobnie, bo jeszcze nie wiadomo. Ten Batrider mnie zastanawia, też może iść teoretycznie jak za starych czasów. Z drugiej strony, to jest Greedy Shadow Shaman i Bounty Hunter na supportach, to może być offline kłopa. Ona też może bardzo dużo zrobić. Albo offline matchup, przecież też nie mają czym jej klikać. To naprawdę, to tutaj się może bardzo dużo rzeczy zadziać. Ja myślę, że to będzie offline entra. Też bardzo chętnie bym to zobaczył. Pop mid, natomiast zastanawia obecnie jak będzie lane'ował to AVD. Bo i Batrider może iść mid, ale myślę, że pójdzie offline. Wtedy Viper prawdopodobnie idzie na mida. Ale musimy poczekać z piątym pickiem, jak to będzie wyglądało. Jak to jeszcze zobaczymy, że zbanują. Spirit Breaker. Kosmiczna krowa. No. Jeżeli Bounty Hunter chce romować to dalej, jak najbardziej graj na Baltrum, jest przykra. Znaczy, że gdzieś na ktoś się pokaże, dostanie to czarze. Czyli oni myślą, że to jest Viper 1. Mogłoby tak być. Powiem ci, że sam też tak myślałem. Viper robi szybkie łączenie. Zobacz, Zeus nie byłby tutaj taki głupi, bo zobacz, oni wszyscy mają squishy heroski. Chodzi Mirana. Sam ulti z usta przecież by robiło. Tak, i dodatkowo to ulti Mirany, by to mógł wyspotować. To jest bardzo przemyślany ban. Uważam, że drużynie Radiant brakuje jakiegoś takiego frontlinera. Chaos Knight. Chaos Knight. Crystal Arka. Crystal Maiden. Wow. Czyli co my tu mamy? To może być... To będzie jednak midowa encha. Farmiąca pot mam. Chłopa offline. Junglująca, slash roamująca CMK i piąteczka Rubik. Jestem bardzo zdziwiony i jestem pod wrażeniem tego draftu. Bardzo chcę zobaczyć tę grę, naprawdę. Im szybciej, tym lepiej zaczną. Strasznie ciekawe, co się wydarzy. Tak, zdecydowanie. Ja już teraz wyłączę nakładkę na piki. Nie ruszajmy z grą. Czekamy, aż ostatni gracz wybierze swojego bohatera, jest nim Chaos Knight. Czyli Batrider na offlane, Viper na midzie, mamy Viper kontra Enchantress.
Powiem ci, że ciekawie, że Viper nie za bardzo jest jak, znaczy nie za bardzo ma jak w stanie poruszyć tą męczkę. I ona Tak, będzie no. miała weźmie do antaczy, bo dwa poziomy już, to na tym midzie będzie stagnacja i zobaczymy kto lepiej będzie farmił. Tak, przejdziemy szybko przez graszy. Mamy do czynienia z Edziomorf Pojadem na Queen of Pain offlane'owej. Malmidowa Encha, Nodis na Life no Skill, Crystal Maiden, Rubik, Meneluter Bossman i Alright Lajcik, aka Lajcik, w tym momencie skrócona forma jego niku na Miralnie, aka Princess of the Moon. Zaraz pójdzie go, dokładnie, gracze się zgodzili, ruszamy dalej z grą, po drugiej stronie Jest Shadow fajnie, Shaman. mamy Powiedz. Gałka na Batriderze, prawdopodobnie na offlane'ie. Viper AXR. Shadow Shaman to jest Black Moses. Aerox na Bounty Hunterze i Szwagier na CK'u. Tak, powiem, że jestem bardzo ciekaw, co teraz Szwagier pokaże nam w tej gierce. Miał bardzo solidny performance w poprzedniej grze, z tym PL-em się zrobił gierkę do swojej drużyny. Zobaczymy, czy uda mu się powtórzyć swój wyczyn na Curious Knight'cie. Przez chwilę zastanawiałem się, czy ten CK nie idzie czy to nie będzie aggressive trainer, bo tak szedł na bota. Nie bardzo mają królowsku, żeby to robić. Ale no dlatego mówię, zastanawiałem się przez chwilę, co tam się dzieje. Ale widać teraz, że Swoją drogą daje muszę zauważyć, poszli. że to jest bardzo confident ten pick CM, bo jeżeli ona chce zrobić, on znalazł przeciwko na Bounty Huntera, to się może dla mnie smutno skończyć. No ale patrz, Bounty Hunter ma Buta, Mango, Purifier, tutaj nie ma ropu Venom, tak się nie gra kolego Aerox, przepraszam bardzo. Ajajaj, mam nadzieję, że jak najszybciej ten item zostanie dokupiony. Albo Liczymy na Venom, to. tak, bardzo. Tak, co, że Bardzo mocny. pingi poszły, drużyny po raz kolejny się wyminą. Drużyna Dire przyjmie top runę, drużyna Gladden bottom. Edzio wszystko ładnie Mamy. wyspotował. Zdecydowanie na Bounty Hunterze brakuje Orbo Venom. Bardzo by się przydała, szczególnie przeciwko właśnie tej CM-ce. Tak, to prawda. Posiada jedno sentry. Ma już od początku smoka. Tak, i od razu gdyby ktoś się pytał, dlaczego ja co chwila tak aktywizuję kamerę, otóż mam troszeczkę zajęte ręce. Dolewam sobie wody do herbaty. Bardzo przez chwilę nic się właściwie nie dzieje na mapie, więc myślę, że mogę sobie na to pozwolić. Ale właśnie, poszedł jakiś od razu ward, proszę. Bardzo Dokładnie to w w samym miejscu. miejscu, dokładnie. Swoją drogą myślę, że to jest na przykład błąd teraz. Bo oni zblokowali sobie na kampach, którego tak naprawdę mogliby sobie, z którego mogliby pulować, proszę. Poszły wymiana skill, proszę, CM-ka, Ale bardzo popatrz, widzisz, no jest właśnie. agresywny tryline. Ładnie. O Jezu, co tu się stało? Właśnie straszny chaos, ta CM-ka próbuje czukować, no niestety. Ale CM-ka i tak zginie. Tak, poszedł counter kill, ale właśnie to nie jest koniec tej akcji. Tak, też brakuje mi tutaj Mango, zobacz, na jakąś znaleźć. Teraz miałby Mango, mógłby jeszcze raz wrócić tu na znośną potę, no ona być może by upadła. Tak, no Gdyby już było to teraz Orbo, ma Venom i stuna. Mango, no. Wrócił Shadow Shaman. Tak, zobacz. Ale jest też Proszę. CM-ka. Ładnie wdożywało, ale teraz CM-ka powinna umrzeć. Zobacz, jeszcze najpierw umrze Bounty Hunter. Tutaj bardzo złe rzeczy się zadziały. Bardzo, bardzo Złe ładnie albo zagrane. dobre, zależy dla której drużyny. Bardzo ładnie zagrane ze strony Radiant. Natomiast uważam, żeby inicjowanie ataku na Potmę, która bardzo ładnie to zlipowała, Tak, ten lip był było naprawdę. to właśnie było tym błędem. Tak, zerkam tymczasem po innych liniach, tych mamy wymianę. Farmy tak naprawdę na topie, to jest solo battle na kłopy. Nie jestem pewien tak naprawdę, która linia jest bardziej fluzowana. Zobacz, Queen ma już przytomnie sticka, zaraz był lepszy. Batrider niedługo będzie miał tranquil buty, będzie musiał generować. Inny jest opuszczony, tutaj zostaje. Na midzie Mid jest w teraz. miarę równy, Tak, jest chociaż naprawdę. Enczka go wygrywa. Tak, to jest bardzo ciekawe. Natomiast. Tutaj proszę, Natomiast. Bounty schodzi na tą meczkę właśnie, ale tutaj zobacz, już jest sentry postawiony. Jest sentry gotowy, czeka. Bounty został spotkany, też jest bardzo dużo. Ona zobacz, tylko Inwiza się podchyluje tutaj. Chyba jeszcze coś tu się wydarzy. Zerknijmy za to, co tutaj się dzieje. CM-ka sobie spokojnie puluje, potem zaczyna wybijać te creepy. No.
Właśnie, tak naprawdę zobacz, w tym momencie, kiedy ten Chaos Knight już się ma manu, on tak naprawdę nie jest już wcale aż taki groźny, więc Tak. moim zdaniem to jest dużym błędem, że w ogóle nie zapewnili sobie jakoś więcej many graczy drużyny AVD. Przede To wszystkim w jest momencie bardzo ważne. pulowania ten Bounty Hunter powinien jednak Kontestować, tak. tak, powinien tam stylować expa, Przed Kingi poszli. pokazywać co się dzieje. Znaczy chyba bardzo chce się bić, zobacz to cemko tutaj zachodzi, no raz to chyba umrze. Tak, tak. Poniesiony, oj troszeczkę zestakowali z tłumy, ale chyba to wystarczy dokładnie, bardzo ładnie zryzykowany. Właśnie już niestety nie mają czym poprawić, zobacz, gdyby tutaj nie zryzykowali tych stunów, teraz by mogli unieruchomić tego Kaisna, i być może on również by upadł. Tak, wracając jeszcze do tej many, tutaj zacytuję troszeczkę poradnik Czaku. Dowy, on tam się wypowiedział, że Dota jest takim troszeczkę, o tutaj przerwę. Oj, niestety, trafiony arrow nie w ten target, co potrzeba i Chaos Knight ucieknie. Ja przede wszystkim uważam, że powinni jak najszybciej zmienić linię. Szczególnie w tym momencie, kiedy Badrider właśnie kupił Tranquille. I tam uważam, że sam więcej z tej linii wyciągnąłby niż ten Trilane. Tak, ale zobacz, on ma tylko 7 CS-a, podczas gdy kłopa ma 20, to jest naprawdę katastrofa. Tak, no jednak linie bardzo, bardzo mocno wygrane przez Radiant. Tak, i prawda jest taka, zobacz, on teraz jest zonowany, po prostu boi się podejść, on się obawia tej kłopki. Tak naprawdę ona zaraz ma szóstkę, ona... Teraz. Zobacz, ma 9 sticków, właśnie tym jest na kolejny kill, patrzyła na topa, parę zaposzła. Tak naprawdę ta kłopa zaś może rzucić na tego Battlera i to się może dla niego skończyć tragicznie. Teraz, zobacz, nie wiem, trzeba czy grać na nie wiem, czy widziałeś, co się stało na bocie właśnie. Co się stało? Gdzie Mirana solo zabiła Chaos Knighta, przy którym asystował Shadow Shaman i Bounty Hunter. To nie powinno mieć miejsca. To nie powinno mieć miejsca, natomiast szybki Arrow, Starstorm na trzecim levelu. No właśnie. Tutaj proszę, mamy różnicę pomiędzy buildem 1-2-2 a 3-1-1 Mirany. Dokładnie to widać. Panie, tak, tak. Skończę jeszcze myśl z tym poradnikiem, co chciałem powiedzieć. Otóż... W konwencjonalnym sportach mamy coś takiego jak water management, czyli zarządzanie powiedzmy wodą, i Czak ładnie to opisał, że moment, w którym odczuwasz pragnienie, to już jest za późno. Tak samo jest z maną. Moment, kiedy już nie masz many, to już jest za późno. Tak naprawdę trzeba sobie ją zawsze zapewnić, żeby tak naprawdę pozostać zagrożeniem na mapie. Na bocie mamy akcję. Tak, i bardzo. Przeczuwam tam. Właśnie arrow, ładnie trafiony, niestety nie ma wizji. Ale nie ma wizji, natomiast... Ale ma slowa, na nie było potrzeba, proszę, nieruchomione, no i właśnie. Za głęboko się... bardzo, tak, bardzo im nie wyszedł, powinni jak najszybciej pozbyć się tego tak, pomysłu. Za głęboko się zapuścili, tak naprawdę nie mają za bardzo później tego Starstorm, on bardzo dobrą robotę tutaj robi. Patrz, jeśli przegrałeś trajen, czyli przegrałeś pierwsze jeśli powiedzmy pierwsze kille, ale tak naprawdę może się trzeba, czy przy drugich. Powinieneś wiedzieć, kiedy się poddać, kiedy zlizać rany i wrócić na swoją linię, na tak, swojego zobacz, topa. Tak, zobacz, jest niecała szósta minuta, a tu już jest 3000 przewagi i wchodzi w ekspie, to jest... Patrz, i dajebowanie tier jedynki. Tu może i padnie Rubik, ale... No wciąż... Nic więcej z tego nie wyciągną. Tu Viper się ruszył, ale za późno. Zobacz, nawet Smoka rzucili, żeby szybciej odbiec. Woska. Ładnie całkiem wyrzekowali, ale pingi poszło, nie chyba wiedzą gdzieś tam. Zobaczam, to popą spingowała. Ładnie zwartowane. Ale dokładnie tą gość chyba może przekać na nogą. Właśnie, małki ładnie. Nie mam jego wizji, o proszę. Ura, nie? Patrz, patrz. Starfall i Bond nie żyje. Ładnie. No poczuł się grać ewidentnie. Masz dalby, kiedy jeszcze przed śmiercią wzięła. To proszę, aż 900 golda za napadło. Dokładnie. Matku miesięczny na pewno. O, trochę trasztoku, trochę trasztoku. No nie wiem, czy to jest. Polska na miejscu. Dota. To jest polska Dota, ewidentnie. Ja bardzo lubię. Lubię sypać na kapę i tak dalej podczas polskich kickboxów. Bardzo polecam, miło uczucie, zwłaszcza z kolegami. Aczkolwiek gierka jest troszeczkę bardziej oficjalna, może masz rację, może to nie jest do końca na miejscu. Ale dlaczego by nie? Nie będzie odrobinę ciekawiej. Nie, próba galka na kłopie nie udana.
jako sportowiec w sporcie, w którym naprawdę trash talk jest na wysokim poziomie, mianowicie futbol amerykański, cenię sobie dobry trash talk naprawdę. Jest to. No jest to element gry, jakby na to nie patrzeć. Prawda. Ludzie tego czasu nie doceniają, ale tak jest. Tylko, no tylko w samej docie, szczerze mówiąc, utarło się już troszkę inaczej. A tu mamy, popatrz, kłopę mamy na 7 poziomie bez ulti, z Shadow Strike'iem na drugim poziomie. Chciała po prostu, że nie może sobie, że nie będzie miała wystarczająco many, a dodatkowy nuke pozwoli jej być jeszcze większym zagrożeniem po stanowi. Tak, bardzo, znaczy osobiście podoba mi się ten build, szczególnie, że pewnie założył, że nie będzie roamował, będzie grał 1 na 1. Dlaczego? Chodzi o to, że normalnie taką kłopą z mida po prostu łapiesz to ulti i w tym momencie z tą szóstką zadasz się z gankiem. A tutaj proszę akcję na bocie. Tak, dokładnie. Mamy szakrę poprawione, ale no, nie będzie chyba przedłużenia. Zobacz, ona jeszcze ich pozabijała, Jezu. Ten Starfold. Bardzo mocny, bardzo mocny. Zobacz. Milano ma 9-1-2, ona brała udział w 11 na 11, teraz na 12 kill swojej drużyny. Jeszcze uratował. Dokładnie. Jeszcze CM-ka przeżyła, coś pięknego. Tak, tak, no mówię właśnie, uratował CM-kę jeszcze. No i dał na 8 poziomie Sonic Wave'a. Zrobił robotę, jeszcze DD. Ja troszeczkę nie mogę nadążyć za akcją, co chciałem powiedzieć co do tej kłopy. Dała taka kłopa, po prostu łapie szóstkę, z tym dodatkowym nukiem rozbłąda się za jakimś killami i tak dalej. W tym momencie tu była offline'owa kłopa. Linie szły naprawdę bardzo dobrze, proszę, mit jest wygrany, bot jest wygrany. Ona w tym momencie po prostu skupia się na wygraniu linii. Jak najbardziej, czemu tak, nie potrzebowało tego, natomiast popatrz na Miranę. Zobacz, co się zaczął. Helm of Dominator. Ja proszę, próba ganku na Enchę. No niestety, taki hero jeszcze może ich pozabiją. A Enchka, Midas, proszę. No jeszcze jeden hit, jeszcze jeden hit. Oj, chyba przeżyje. Już nie trafi. Już nic. Powinien się wycofać. Bąki, bardzo nie wiedzieć, kiedy się wycofać. Zobacz, o, proszę. Bounty Hunter się trafił. Ewidentnie gracze Radiant czują krew, jakbym to określił. Wiesz, wszystko ten trailer. Jeśli grasz agresywnie, to albo musisz wygrać w tą agresywną linię. Bo jeśli jest stagnacja, to znaczy, że przegrywasz ten trailer agresywny. A jeśli tym bardziej, jeśli dostajesz kille, to już w ogóle. Więc jeśli o mnie chodzi, uważam, że to jest ten błąd, który popełnili gracze AWD. No, myślałem, że powiedziała Sunencze. Niestety nie zdecydował się na to. Mogłoby być zbawnie. Przemysł nie jest. Znaczy, chodzi o to, że Encha ta odpala już chwilę. W momencie, gdy Encha odpala chwilę, to jest trzecinowy chwila. Znaczy, ma to poziom pasywki. Ja nawet nie jestem pewien, czy oni mają czym ją zabić. Na tym etapie. Poza tym, że masz untouchable i heal'a. No, generalnie potrzebujesz mieć dobry burst damage. Właśnie, zobacz, jest czwarty poziom od Hunter, ma 0,22 build. Ewidentnie ciekawy build. Tak to określa, ciekawy bardzo. Nie, dziwne, że nie masz Shuriken Tossa. Powinien mieć, ale to tylko tak między nami. Ja to tylko kastuję. Może ma coś, wiesz, jakiś pomysł na... Coś, może coś chciał czym osiągnąć, nie wiem. Tak, jeżeli ktoś by się mnie pytał, to jedyny słuszny build na Bounty Huntera jest taki, że... Wierzę się, jeden poziom najpierw w walka, potem nie wiem, Tossa albo Gwinada, to może zależeć, nie? To różnie bywa. Ale do piątego poziomu ma się bić 3-1-1 zawsze. 3-1-1, tak. Też się z tobą zgadzam. Też tak myślę. Też ja osobiście często najczęściej gram tak, że Gwinada jest na drugim poziomie właśnie. Patrz jak mocno bije tego Bounty Huntera Milana. Tak, ona już właśnie ma ten dominator, ma kile, to zaraz będzie Yasha, ona będzie przychodzić bardzo szybko. Myślisz, że to będzie casual Yasha, czy... O, to jest kill. Tak, jest to kill. Poobserwujemy, jak Miranda bawi się z przeciwnikiem. Ja myślę, że to będzie Manta. Manta może próbować dodżować ulti Vipera, może włączyć sobie traka, może... Tak naprawdę nawet... zdodżować się... O, proszę, ale też ładnie trafiony. Znaczy zabije coś jeszcze. Chciałem sobie na chwilę. O, i ulti rzuciła i przeżyje, dokładnie.
Może zdodżować Curveball, zdodżować Rifta, zdodżować wszystko od Batridera, Flamebreaka, Ściągnąć Ramidrasso. Viper Strike'a może? Ściągnąć Viper Strike akurat nie. Traka jak najbardziej, już do samego tego jest ok. No ja po prostu mam tutaj jest Patrz. genialnym itemem. Jak najbardziej. Ta chyba upadnie? A, nawet nie. No Nie, proszę. nie padnie. O, Viper nawet nie jest w stanie proszę, zabić hajs na TM-ki. chłopie. Ciekawe, czy chłopa zdejmuje, nie? Edzio nie ma jaj. Edzio, ty zawodniku, dlaczego nie zdejmowałeś? Ale to zaraz będzie Scepter, no. Chłopie będzie zabawnie. O, proszę, tymczasem. No to jest jeszcze 1500 Jak golda. czas zgarnęła creepa, już puszuję tutaj, proszę. Próbują bardzo to Milan zabić, po prostu bawię się z Rubik myszą. puszuje topa. Milana ma już 11-1-3, niesamowite. Wiem, mój głos tak bardzo daje te emocje, że po prostu. Parzam się z Ale radości. popatrz na topa, czy coś się stanie? Już zerkam. Co się Wchodzi dzieje? A, Badrider wchodzi na Rubik Batrider. w inwiście. Ale Enczka, spróbuj uciec. Patrz, dorwali ją. Oj, dokładnie, to był ważny kwiat, tak naprawdę, proszę. Był ważny, tak, to był bardzo Czekam, ważny. ale właśnie w tym czasie zobaczą, nie biorą Tower T2. Tower Zajął się pada. złodą. No tak naprawdę to nawet nie była dla niej dobra wymiana, bo stracili Towera. Nie mają już glifa. Chciałem powiedzieć coś mądrego. Ja się Naprawdę? zgubiłem. Właśnie już jest troszeczkę ciężko, powiem ci. Tutaj mi Ja się teraz. nie. Ale popatrz, Bounty Hunter złapał level 6. Ma Tak, zobacz, to traka. będzie Tamanta. Widzisz, jestem mądry. Uuu, Właśnie, tak. To pierwsze. wiedzony. I co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że wdrożenie daje, przede wszystkim brakuje mi detekcji. No proszę, widzisz, zobacz, wyłożył się ten KS na pistolet. Kiedy sobie się na prawo i lewo, mamy do czynienia ze stompem, Rubik ewidentnie. Reality Rift. Houston, mamy problem. Wykryliśmy Trostokera. Popatrz, Proszę, CM jest to zje, ja wiem Dragon Lance. dokładnie. Tutaj pochwalić Nadiego, bardzo ładnie się zachował. To jest jedna z tych wielu sytuacji, kiedy po prostu większość graczy spanikuje. Gra CM-ką, widzi Vipera. A, no, ogólnie nie crash supportem, widzisz Vipera, że uciekasz, po prostu jesteś martwy. W tym momencie bardzo przytomnie się zachował, po prostu kliknął ulti i no po prostu zwyczajnie go zabił. Być może ma z tym związek fakt, że jest 21 do 5, Ale nie, ale nie generalnie tak zmienia to naprawdę faktu, że to jest Viper. dobra decyzja. Tak naprawdę Viper sam w sobie nie ma czym cię zastanować, więc jeśli Dokładnie. jesteś CM-ką, napotkasz Vipera, to Cm punkt raz swoją drogą ma Tranquility Pen Boostera, on jest bezznakowy. Zobacz co ta najlepsze co CM-ka możesz tutaj zrobi. zrobić. Najlepsze co Coś możesz zrobić pięknego. to Encha, po prostu zobacz, hituje się. walczyć. Zobacz jak to bardzo boli Ale przeciwnika. Encha O. boli. Co zrobi Potma? Co zrobi Potma? Nie, Potma się wycofa. Jednak. Jednak pusi. Tak. Jest taki dowcip, nie wiem czy słyszałeś. Opowiedz. Mirana woła, nie? Znaczy nie, to jest inaczej, nie jest spoiler. Raz Sansfen to powiedział, Sansfen raz to powiedział na streamie. I like Mirana's pussy, cat. Gdzie pussy cat to jest kotek. Tak, wiem. Dobrze, Aru prawie trafiony. Pingi Tak, poszły, no właśnie. zasięg się skończył. To mi się podoba, gracze spotkali się, mamy do czynienia z walką 5 na 5, nie muszę wędrować kamerą po mapie, wszyscy gracze są w jednym miejscu, bardzo mi się to Kiedy kończy podoba. bramy? Tak, agresywne bardzo wejście Batridera, albo kłopy, niestety źle to się skończyło dla Batridera. Co, Batrider, 23 do powiem ci, że bez 5. Daggera to nie bardzo ma jak agresywnie grać. Tak, dobra, no, niestety, no, taki hero troszeczkę. Tak naprawdę zobacz, on jest troszeczkę pod rąkowej sytuacji, bo zobacz, tak naprawdę zobacz, ta mapa jest zamknięta. Jair ma Tak, zamkniętą mapę już w tym nie ma gdzie momencie, farmić. właśnie, on nie ma gdzie farmić i tak naprawdę najbezpieczniejsze do tego miejsca teraz jest tutaj, właśnie przeciwnika. No i zobaczymy, jak dalej to się potoczy. Już naprawdę nie mam siły po prostu prześcigać się w myśleniu za graczy, w myśleniu co mogliby zrobić, co mogliby poprawić. Po prostu już nie mam siły, ich robię swoje. W tym momencie pada CK. Tak, pada CK, kolejne bardzo ładne ulti CM-ki. Właśnie miałem powiedzieć, że bardzo mi się podoba ta CM-ka, No, bo nie ojciec mi trzyma się. ulti do końca. Właśnie. Nie boi się go użyć. Mi się wydaje, słuchaj, że te arkany to jednak faktycznie skilla dodają na postaciach, no. O, Arrow, Nie, zabrałem. Aj! Prawie Często trafiony. spotyka się z tym, że ktoś trzyma ulti i że musi być perfekcyjna Nie, okazja wiesz, też. to jest. A, o tym mówisz. No to tak, to Tak. ogólnie jest bardzo często się spotkany błąd.
Na postaciach takich jak właśnie Enigma, jak Enigma, szczególnie Magnus, Enigma, CMK, Magnus. dokładnie. Takie duże cooldowny, co... Patrz, ukradzione wardy. Tak, bo... O co tutaj chodzi? Może przytoczę trochę twoją myśl. Myślę, że jeżeli ktoś zginie, to widzowie nam wybaczą. Może jakieś lasy poszło. A, to nie wiem, czy ją zabiją. Chyba nie. Ale... A czekaj, zobacz, ale... zabiją czy nie? Kontynuacja? Aro? A, jeden zabiją, zobacz. Jest. Ale no, ale zginą wszyscy chyba w tym czasie. Pada CK. Tak, Viper próbuje, Rubik Viper próbuje, walczy się z Rubikiem. I no i Rubik. Potma wkracza do akcji jest. Ojajaj, potma na golajku. Nie, nie chcesz Bounty Hunter wyskakiwać z nich za. O, Aro, Aro, aj, o, patrz, jak to było, zobacz, no. Strasznie dziwny build Bounty Huntera, ale następny co robić, kupuje to Mithril Hammer. Znaczy, nie wiem, Deso? No Deso podejrzewam, ale... Myślę, że Max... Shadow Walka, przy czym nie. Bad Rider zginie. No niestety, no to jest stąpik ewidentnie. Tak, tak. No bo tu się zaczęć z wątku. Tak, o proszę, czy sobie ją potmę drugi raz? To byłby bardzo duży kill. Ona ma 17-1-6, ma godlajka. Kolejne dobre ulti CM-ki i... Nie da rady jeden chyba. Hit, jeden hit. Nie da rady, zobaczcie jaki ładny. I CM-ka zgania do Ulkina. Co za zawodnik Nodi z Nomarkną Skill. Niech ktoś go weźmie do... Miałem ochotę powiedzieć lepszej drużyny. Przepraszam bardzo zawodników na Life na Skill, nie chciałem ich tego urazić. To może skończymy myśl a propos używania ulti, jak jest chwila spokoju. No generalnie nie trzeba bać się używać ulti. Często jeden kill jest dużo ważniejszy niż wyczekanie na przykład. Dokładnie, chodzi po prostu o to, że zawsze trzeba sobie zadać pytanie, co tak naprawdę bardziej mi się przyczyni do zwycięstwa. Fakt, że będę czekał aż trafię 5 osób i wtedy po prostu wygram defighta. Czy na przykład jak gram Shakerem, widzę okazję, że supporty przeciwnika się zgrupowały, wjadę w nie, rzucę echo i dwa supporty są minus. W tym momencie i tak wygram te fighta. A ewentualnie widzę pojedynczego kora i muszę się wziąć tak. pod uwagę, czy... Na przykład gdybym, nie wiem, widział taką potmę, która ma 17-1, to czemu nie użyję na nim echo? Chodzi wszystko, co tylko mam. Dokładnie. Pod ręką. Ale to wszystko wynika z doświadczenia. Ja kiedyś, jak miałem tak. jeszcze 3K, i grał ze mną Mati, ten taki Mati, który był kiedyś na niebie Wrocławiu, wygrał go i tak dalej, grał z Birem. To kiedyś mi powiedział, jak raz mi standinował, no i robi nam giereczkę, nie? To powiedział, nie bójcie się używać speli. Mamy użyte lasso na ęczce. Tak. To było tak, nie, że... Nie, przepraszam bardzo, na kłopce. Kurczę, ja tu historię ze swojego życia opowiadam, ale... a chłopaki się zabijają, jak oni mogą. No, wchodzi ulti. Nie, no to niech ktoś wysunie tę CM-kę z tej gry, naprawdę, co tu się dzieje, bo już ulti do końca, swag punkty zyskane, dobrze, jak najbardziej. Nodi, jesteś świetny, wszyscy ci gratulujemy. Gdzie jest twój piesek? Umarł, a tu jest, dobra. Wracając, to było tak, że grałem Lishem i, no wiesz, ulti Lisza się odbija, więc nie chciałem żyć na pojedynczy cel, nie? A chodzi o to, tak. że po prostu bym go zabił. No to dzisiaj, nie wiem, minęło półtorej roku tego, czy dwa lata, no to po prostu użycie tu ulti, nie? Mówię, to jest wszystko kwestia doświadczenia, po prostu, wiem, widzę dobrą okazję do użycia spela, to go używam, nie widzę, to nie używam. Mam więcej doświadczenia, po prostu więcej widzę tych okazji, bo de facto, nie wiem, na taką jedną, powiedzmy, grę, która pyknie, to na przykład miałem przedtem 50 gier, które nie pykło i wyciągnąłem z tego wnioski. Nawet jeśli nie zabijesz tym skillem czy coś. To ma CD, w konie wróci. Oj, padła nam CMK. Oj, 1000 golda za CMK, no proszę. Doigrałeś się, Nodi, to wszystko za te ulti. A teraz zobacz, jak ciekawy ma. Proszę, buyback poszedł, Nodi jest wściekły. On tu wraca, zobacz, ma septera i leci. Tak, leci przed siebie, szukamy za. Idziemy kamerą za nim. To jest popatrz, dobry popatrz na enchantkę. Nie, patrz na enchkę. Ja patrzę za CMK. Jaki ma build? Ja patrzę za CMK. Ona tutaj coś zaraz zrobi, zacznie mieć dobre ulti. Powiem ci tak, Enczka, bo... O, zobacz, rusza przed siebie, zobacz. Niuk. Przyszła. O, Boże, próbował skasować, nie pykło. Leci dalej. Aj, skasował, jest, nice. Śmierci. Kill secure, dokładnie, lecimy dalej. CMK carry. Coś, o czym nie wspomnieliśmy, to jest Aghanim Scepter na CMC. Ja wspomniałem, słuchaj się. O, przepraszam.
Przepraszam cię bardzo. Nie, bo ja mam taki nawyk, że ja na gani mówię scepter. I bardzo często to właśnie uchodzi to ludziom, bo na przykład jest też go scepter, jest use scepter i tak dalej, nie? Tak, są, są. Ja nie wiem. Nie wiem dlaczego na EU Sceptera mówię Jul. O ONC, która posiada dwa razy Dragon Lens Ribbonę. I jeśli nie mylę, leci do niej trzeci Dragon Lens. Z tego co ja to się nie kumuluje. Czy się kumuluje jednak? Zresztą nie wiem. Czekaj. Nie kumuluje się. Ale wątpię. Nie kumuluje się, ale ewidentnie bardzo ciekawy build. Szanuję. Poszło GG, patrz, no niestety. Jest i trzecie Dragon Lens. Jest GG. Tak. No i następny koniec. Ja Edzio, ponieważ bardzo, jest bardzo, bardzo dobra gra, gra CM-ki. Tak ogólnie, no cała gra, no life to skill, ewidentnie wykonują zgranie z tego co im chłopaki dużo trenują, grałem ze sobą jeszcze z jakiegoś czasu i w takich gierkach to ewidentnie widać. Czy nawet jeszcze nie będę się rozwodzić, tak, nawet nie będę się już rozwodził nad powiedzmy bidonami, popisami czy błędami z jednej czy drugiej drużyny, po prostu. No ewidentnie są bardziej zgrani. Ewidentnie ten tri-lane, przegrany tri-lane. Tak, na pewno nie pomogło to drużynie Afrobie. No niestety, trzeba wiedzieć kiedy się wycofać. Edzio przeprasza. Też sobie aż pozwolę na odrobinę trash talku. Mam nadzieję, że nikt mnie za to nie zabije. Bardzo, bardzo miło, że się zreflektował nad sytuacją. Tak, dopiszę jeszcze w razie czego, bo wiem, że Polacy nie mają poczucia humoru. Oczywiście żartuję, chłopaki. Prawda, nie chcę dziewczyny nikogo urazić, tak, po prostu śpię. Nie wiem, niech ta gra już się skończy, bo... Będę... Nie, no, nawet nie będę miał czasu się zrzemnąć. Kurwa, jest 2 minuty do tej drugiej, nic się nie da. Boże. Nie polecam pesterki o tej porze. Kiedy się spał 3 godziny, Mirana to nie, to nie są jest ten zanim za długo będzie już tak, właśnie, Butterfly. To będzie ten Butterfly zakłady, dokładnie jest jeszcze Mjolnir. No już naprawdę mocno bije, naprawdę. Mjolnir już jest. Ja bym był takim Bounty Hunterem, po 800 HP to ja bym się bał. Ja bym się bał. Wyjść pod fontanę. Teraz proszę i ewidentnie słusznie proszę jak się boi od razu ucieka, nawet nie chce podejść. To już gra się boss i no niestety nie pykło i znowu ulti CM-ki, dokładnie, ulti ten śmierci. Zawodnik, ulti śmierci, proszę, ale no nie wiem, tak żarty żartami, ale całkiem fajny blink z drzewa i ulti. Podoba bardzo nie, się. Bardzo, bardzo dobra gra CM-ki, blink, ulti. No, on przyfarmił, nawarmił się, pozabijał. Buybacki poszły. Co tu więcej powiedzie po prostu, stomp. No ewidentnie tam Dairesh się próbowało, nie? Jak zobaczymy próbowali na grafy. Walczyć chłopaki bardzo, bardzo dobrze. Zobaczymy na grafy, za... jest 25 minuta, mamy do czynienia z tylko 25 tysiącami przewagi. Widziałem już w tej grupie gorsze sytuacje, naprawdę. Więc nie jest aż tak źle. No i podjęli jakieś tam próby, tam były jakieś szczątkowe rotacje, batalii coś było zrobić. Udało mu się nawet tego Blinka dofarmić. Proszę, Deso gra. Deso na Bounty Hunterze się pojawiło. Panie, no coś robili tam na sam koniec jakieś typki, więcej buybacków. Oj, ta kupa fidująca. Walczą do końca, never give up, never surrender, niestety, ale tron wybuchł. Niestety. Co wam mogę powiedzieć, moi drodzy? Game was fun. Powodzenia, dzięki. O, to mi się podoba. Przejaw dobrego wychowania ze strony tak, KTB, ze bardzo, strony bardzo szwagra. Ładny. Fajnie, bardzo ładne. Fajnie, że się fajnie jak sobie chłopaki właśnie powiedzą dobre słowo na koniec. No zobacz, aż 19 fantasy pointsów na Miranie, coś pięknego. Dziwię się, że CM-ka dostała tylko 9, bo dosyć wiele więcej moim zdaniem. No ale niech będzie. Ice Frog przecież wie lepiej. No dobrze, dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie, że oglądaliście z nami tę grę. I do usłyszenia w następnej. Przed nami dzisiaj jeszcze jedno spotkanie, oglądamy zwycięstwo tego spotkania, mianowicie No Life No Skill. Będą grali na drużyny statek. Ja już się żegnam z widzami in-game i przechodzimy do następnego lobby. Do usłyszenia. Do usłyszenia w następnej grze. Okej. Okay.
Emocje widzę jak przy smarowaniu chleba, dokładnie. Ej stary, ale tu był stąd. Ta no, ale CMK była dobra. Mam swoją zasadę.